Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby ustanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden człowiek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Wiecie, On naprawdę żyje. To jest w ogóle niesamowite, że gdyby On chciał, mógłby tu stanąć obok mnie, nie obraz, ale Jezus zmartwychwstały, mógłby powiedzieć: Przemysławie, daj mi ten mikrofon, będę mówić słowo. On zmartwychwstał i żyje. Jego wolą jest, że nie widzimy Go oczami, ale jako zmartwychwstałego możemy doświadczać Jego obecności, Jego miłości, Jego mocy. Tak. W naszych wielkanocnych rekolekcjach już przeszliśmy tą drogę Chrztu Świętego, bierzmowania, Eucharystii. Jezus naprawdę żyje, Jezus naprawdę jest z nami. To jest fascynujące. Nie jesteśmy wyznawcami jakiejś osoby, tam postaci historycznej. Nie jesteśmy wyznawcami tylko doktryny i tylko moralności. Pierwszy jest Jezus, zmartwychwstały, żyjący. To jest niesamowite. Jezus, który tak nas ukochał, że nie zszedł z krzyża. Jezus tak nas ukochał, że został złożony do grobu. Tak nas ukochał, że zmartwychwstał i żyje, jest z nami. Mogę o tym mówić non-stop. To jest tak przepełniające mój umysł, moje serce. To jest sens mojego życia. Drodzy, ja sam spotkałem Jezusa żywego. Od dzieciństwa czułem Jego obecność, Jego prowadzenie. Gdy byłem nastolatkiem, wyznałem świadomie, że tak, chcę żyć z Jezusem. Chcę żyć z Nim jako moim Zbawicielem i Panem. I powiedziałem: Jezu, ja nigdy nie chcę od Ciebie odejść, jakkolwiek by wyglądało moje życie. I kiedy moja mama umierała, była już nieprzytomna przez 30 dni, mówiłem jej o Jezusie, który zmartwychwstał i żyje. Kładłem moją Biblię na jej ciało nieprzytomne, coraz bardziej obumierające. I pytałem w pewnym momencie: czy chcesz być z Jezusem? Czy Jezus zmartwychwstały jest dla Ciebie ważny? Czy Ty Go kochasz i powierzasz Mu swoje życie? I nie zapomnę do dzisiaj momentu, jak popłynęły łzy po jednym policzku, co już nie mogło się zdarzyć pod względem takim fizjologicznym. Parę lat później umierał mój tata. Patrzyłem w jego oczy odchodzącego człowieka, którego już lekarze brali do karetki. To już był ten moment taki bliski śmierci. I mówiłem mu tylko jedno: Tato, Jezu, ufam Tobie. Tato, Jezus zmartwychwstał i żyje. Dlatego mówię to tak bardzo emocjonalnie, bo Jezus jest dla mnie kimś najważniejszym. Jezus jest moim przyjacielem. Poświęciłem swoje życie jako chrześcijanin, a później jako ksiądz, tak? Jezusowi Chrystusowi. I ten Jezus wzywa mnie do wzrastania. Do wzrastania. Te dary, które otrzymałem, które Ty otrzymałeś, otrzymałaś w chrzcie, bierzmowaniu, w darze Komunii Świętej, domagają się współpracy z Bogiem. Domagają się tego, by pielęgnować, rozwijać. Chciałbym, żebyśmy teraz coś zobaczyli, co pomoże nam wejść w ten czwarty temat naszych paschalnych rekolekcji. Zapraszam.
Widzimy, w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu, w tej przypowieści o ogrodniku. Wolą Jezusa jest to, abyśmy mieli życie, mieli je w obfitości i by nasze życie owocowało. 15 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, byście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz był trwały. Pan Jezus nas wybrał, Pan Jezus nas pociągnął, Pan Jezus nas zbawił i Pan Jezus zmartwychwstały mówi nam, chcesz rozwijać siebie, chcesz rozwijać swoje życie wewnętrzne, chcesz rozwijać to, co dałem ci. I dlatego zaprasza nas Jezus do tego, byśmy szli w modlitwę, w sakramenty, byśmy przeżywali głęboko to spotkanie z Panem. Ale jednocześnie Jezus chce, byśmy wzrastali przez to, że idziemy z innymi, że idziemy z Kościołem, że idziemy jako członkowie jednego ciała. Wzrastamy również, kiedy dzielimy się Ewangelią, kiedy razem jako Kościół i jako poszczególne osoby, członkowie tego Kościoła, w różnych miejscach naszego życia, pracy, w różnych okolicznościach naszej codzienności dajemy świadectwo. On zmartwychwstał, Jezus żyje i dlatego mówimy o tym, bo nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy, czego doświadczaliśmy, co stało się sensem naszego życia. Drodzy, Jezus zmartwychwstały utożsamia się z Kościołem, chce być jedno z Kościołem. I usłyszeliśmy słowo ze świętego Pawła, podobnie jak ciało składa się z wielu członków, ale jest jednym ciałem, tak samo jest z Kościołem. Jezus jest głową, a my jesteśmy członkami. Jesteś potrzebnym członkiem Kościoła. Bez ciebie, bez twojego serca, bez twojego zaangażowania, bez tego wszystkiego, co tworzy twoje życie, Kościół nie jest taki sam. Kościół to nie jest organizacja. Organizacja czy struktura ma służyć temu, co najważniejsze, wspólnocie. Ma służyć temu, co najistotniejsze, przekazywaniu życia, życia Bożego, życia łaski, życia w promieniach Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, Jezusa miłosiernego. Żebyśmy trzymali się więc Pana Jezusa i wzrastali i ostatecznie przynieśli owoc i byśmy też nie zniechęcali się, tak jak w tej przypowieści, tak, nie ma owocu, to wyciąć. Nie? Bóg mówi, nie, będę walczyć. Tak? Taki człowiek z siekierą, byśmy powiedzieli, jest u nas, w nas, tak? Że kiedy nam nie wychodzi, to często poddajemy się, jest taka pokusa. A Jezus miłosierny mówi, walczymy. Damy radę. Ja ci daję łaskę, chwyć się mnie, tak? I teraz potrzebujemy do tego wszystkiego Kościoła, wspólnoty. Dlatego też już Kościół apostolski nie tylko głosi Jezusa jako Zbawiciela, ale jednocześnie tworzy tą wspólnotowość. To jest fascynujące, kiedy Piotr głosi, tak? I pod wpływem kazania jednego nawraca się tu 5000, tu 3000. Wiecie, tak się modlę, Boże, daj mi chociaż raz w życiu tak przeżyć, że powiem jedno kazanie i 3000 mężczyzn i ich rodzin się nawróci. Uwaga, nie usłyszy tylko słowo. Nie tylko jakoś moralnie poprawi swoje życie. Ja patrzę na to bardzo biblijnie, tak? To znaczy, tak przyjmą Ducha Świętego, tak Duch Święty ich przeniknie, że staną się oni sami radosnymi zwiastunami dobrej nowiny. Panie Jezu, chociaż raz bym tak chciał. To jest niesamowicie ważne, że przyjmuję Jezusa i włączam się w życie Kościoła, włączam się w życie wspólnoty, bo sam nie dam rady. Ale to nie chodzi tylko o jakąś socjologiczną rzeczywistość. Jeśli Jezus jest jedno z Kościołem, to kiedy jesteśmy z Kościołem, to jesteśmy też z Jezusem. Tym Kościołem, który jest Kościołem powszechnym, no bo ciało składa się z wielu członków,
A więc Kościół jest w różnych miejscach, na różne okoliczności. I w tym Kościele jest różnorodność. Kościół nie jest monolitem. Wszyscy muszą się modlić tak. A tak już nie można? Kościół nie jest monolitem, że wszyscy mają tylko śpiewać Kyrie eleison. Albo, że wszyscy muszą śpiewać, nie wiem, Alleluja, Alleluja. Kościół jest powszechny, to znaczy jest wiele dróg wyrazu wiary, wiele dróg duchowości, ale jest jeden Jezus, jedna Ewangelia, jedna wiara, jeden chrzest, jeden pasterz. Ten ziemski papież i biskupi, tak? Kościół jest święty grzesznych ludzi. Jak bardzo różne grzechy twoje, moje, grzechy, które widzimy w Kościele, jak one przyciemniają tą świętość Kościoła. Ale nie traćmy wiary. Jezus jest z nami. To nie świętość w znaczeniu doskonałości. Kościół nie jest doskonały, jeśli mówię o ludziach. Ale Kościół jest święty i doskonały, bo Jezus w nim jest. Pan Jezus takiego Kościoła chce. Tego poranionego. Takiego niedoskonałego. Taki jest Kościół. Ale to nie ma być usprawiedliwienie dla grzechów naszych. Tylko to, że wyznajemy, że Kościół jest święty, a czynimy to w każdą niedzielę, uczyniliśmy to też w Wigilię Paschalną, to ma być nasze zobowiązanie, że ja chcę zrobić wszystko, by Kościół był święty. Tenże Kościół jest jeden. Jedna wiara, jeden chrzest. Ale jednocześnie, kiedy mówię wierzę w jeden Kościół, to jest rachunek sumienia, bo jak bardzo bywamy poróżnieni. Jak bardzo chrześcijanie są poróżnieni między sobą. A więc kiedy mówię wierzę w jeden Kościół, czyli wierzę też w jednego Jezusa, to mam być apostołem jedności. To znaczy zobaczyć w innym brata. To jest to też wezwanie, by wyciągać rękę do chrześcijan innych denominacji. By razem wielbić Boga. By patrzeć na siebie jako na braci i na siostry. I im bardziej będziemy Jezusowi, tym bardziej Duch Święty będzie nas jednoczył i stanie się cud pojednania chrześcijan. Kościół jest apostolski. Jezus dzieli się swoją władzą apostolską z tymi, którzy przyjmują święcenia episkopatu, z biskupami. I dzieli się kapłańską służbą, tak, zaprasza do udziału w swoim kapłaństwie tych, którzy są wyświęcani w stopniu prezbiterów. Kościół apostolski to znaczy Kościół też, który strzeże wiary, ale też nasłuchuje, co Duch mówi do Kościoła. Czyż Duch nie doprowadza do całej prawdy? A więc widzimy, jak też nauczanie Kościoła się rozwija. Widzimy, jak Duch Święty tak pokazuje, słuchajcie, to nie tak, nie tak, jak żeście to teraz robili, patrzcie w tą stronę, tak? Duch Święty jest żywy i Duch Święty prowadzi żywy Kościół. Kościół czasem jest trudny. Kościół czasem nas boli. Ale nie wyobrażam sobie żyć bez Kościoła, bez wspólnoty złączonej z Jezusem. Ja jestem niedoskonały, dlatego Kościół jest niedoskonały też, tak? Ty jesteś niedoskonały, niedoskonała, dlatego Kościół jest niedoskonały w tym, co ludzkie, ale święty i doskonały w tym, co boskie. Jesteśmy więc odpowiedzialni za Kościół i bardzo mocno też to podkreślano w starożytnym Kościele. I kiedy nowo ochrzczeni, już wprowadzeni w tajemnicę Eucharystii, stawali się aktywnymi członkami społeczności lokalnej chrześcijan. Podejmowali służbę w liturgii, tak, służbę charytatywną, głosili słowo, angażowali się w różne misje, w różne funkcje wspólnoty. Poczuj się więc jako ochrzczony, bierzmowany, jako ten, który przyjmuje Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii, poczuj się odpowiedzialnym członkiem Kościoła. Wtedy wzrastamy.
Nie wzrastamy tylko przez to, że poprawię się moralnie, poczytam katechizm. Wzrastamy i będziemy coraz bardziej przynosić owoce, kiedy łączę się jeszcze bardziej z Kościołem, łączę się jeszcze bardziej z innymi wierzącymi. Ta odpowiedzialność za wspólnotę, za Kościół przybiera różne kształty. To na pewno różne aktywności. W parafii, we wspólnotach, w liturgii, poza liturgią, tak. Ta odpowiedzialność za Kościół to także nasze zaangażowanie w dzieło misyjne, w dzieło ewangelizacji świata. Popatrzcie, ile ludzi dzisiaj w Polsce, no już nie mówię nawet dalej, nie poznało Jezusa. Potrzebujemy tej odpowiedzialności za Kościół przez to, że bierzemy też tą kwestię materialną jako swoją. Odpowiedzialność za Kościół przejawia się też w Słowie. W Słowie wierności Panu Jezusowi, w Słowie wierności Ojcu Świętemu, w Słowie, które buduje, a nie rujnuje, w Słowie, którym wyrażamy wiarę Kościoła, a nie własne interpretacje. Drodzy, Kościół, więc jako wspólnota ochrzczonych, Kościół jako społeczność tych, którzy kochają Jezusa, którzy są naznaczeni przez dar sakramentów, to jest Kościół, który ma też naśladować gest Jezusa. Gest zmartwychwstałego, wskazujący na źródło, czyli na serce, czyli dar miłości Pana Boga. I gest błogosławieństwa, czyli niesienia nadziei, niesienia tego, co podnosi, tego, co buduje. Kościół ma nieść te dwa promienie życia, które daje nam Jezus za darmo, z miłosierdzia, i ten promień czerwony, czyli życie podtrzymywane przez dar sakramentu Eucharystii. Kościół ma być tym, który głosi Jezusa. Nie ma sensu Kościół, który nie ewangelizuje. Jedyną misją Kościoła jest ewangelizacja. A cokolwiek innego podejmuje, to może to mieć znaczenie, jeżeli ewangelizuje przy tym. Kościół nie jest, żeby różne rzeczy społeczne robić, choć są ważne. Kościół jest po to, by ewangelizować. Na różne sposoby. Ale żeby cokolwiek robimy, wybrzmiewała właśnie ta prawda. Jezus zmartwychwstał. Jezus żyje. Słowo Boże ma moc. Jezus jest w sakramentach. Jezus przemienia nasze życie. Potrzebujemy więc Kościoła. Kościoła, by wzrastać. Dlatego też Duch Święty wzbudza w dużym Kościele, bo nas jako katolików jest dużo, różne małe wspólnoty. Małe grupy, takie nieformalne, tak, czy jakieś parafialne, które może nie mają jakiegoś szyldu, czy określonej jakiejś tożsamości od razu. Czy już takie grupy, które mają i swój jakiś rys, często przekraczają granice parafii, czy wspólnoty, które mają uznanie kanoniczne, czyli uznanie przez biskupów i są konkretnym podmiotem w Kościele. Tak? Duch Święty je wzbudza, te wszystkie wspólnoty, ruchy. Nie utrzyma się Kościół w danym miejscu dzisiaj bez małych wspólnot. Dlatego, że jeśli czytamy w Biblii, że jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami, to jeśli ciało ma być zjednoczone, tak, to musi być ten jeden obok drugiego. Bardzo istotne w Kościele więc są relacje. Jest to, że my spotykamy się, że my oddziaływujemy na siebie, podnosimy się, korygujemy się, tak? To Duch Święty czyni przez małe wspólnoty. Nie bez znaczenia jest, jak niejeden z teologów, także kardynał Ratzinger przed laty, oni wszyscy mówili, Kościół w XXI wieku albo będzie kościołem wspólnot, albo w danym miejscu może tak naprawdę się coraz bardziej kurczyć. Dlatego chcę bardzo mocno, w świetle Paschy, którą przeżyliśmy i która trwa,
cały czas, bo Jezus żyje i zmartwychwstał. Chcę zachęcić Cię bardzo, znajdź swoje miejsce w Kościele. Znajdź swoje miejsce w parafii, czy w jakiejś strukturze międzyparafialnej, czy międzydiecezjalnej, tak? Żeby być świadomym katolikiem. Miej wokół siebie ludzi, którzy całym sobą żyją Bożym Słowem. Że Boże Słowo, Pismo Święte jest dla nich codziennym pokarmem. Miej wokół siebie ludzi, którzy żyją Eucharystią. Miej wokół siebie ludzi, którzy żyją Jezusem Zmartwychwstałym. Którzy będą Ciebie nieść, którzy będą Cię budować, będą Ciebie strzec, będą wsparciem dla Ciebie. Potrzebujemy odnowy Kościoła, odnowy w Duchu Świętym. To Duch Święty jest tym, który cementuje Kościół. To Duch Święty jest tym, który buduje nas. To jest ta odnowa w Duchu Świętym. Tu nie chodzi o nazwę wspólnot. Tu chodzi o to, co Duch Święty czyni w Kościele i czyni z nami. Co jest zamiarem Pana Boga. Jeśli już wiemy, co jest marzeniem Pana Boga, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, to marzenie Pana Boga jest realizowane przez Kościół, marzenie Pana Boga jest realizowane przez naszą jedność, przez naszą wspólnotę, tak, ochrzczonych i przez małe wspólnoty zjednoczone te ze sobą, nie rywalizujące, ale wyznające prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa. Otwarte na Ducha Świętego, otwarte na świeżość, którą Duch Święty daje. Nie zamykajmy więc Boga, Jego działania w jakichś utartych schematach. Wspaniały jest papież Franciszek. Bardzo go kocham. Człowiek, który jest człowiekiem Jezusa, jest to papież z pasją. Jaką pasją? Ewangelizacji. On mówi, nie możemy mówić tak, zawsze się tak robiło. To choroba, która dotyka wiele obszarów naszego życia, ale także Kościoła, gdzie argumentem jest zawsze tak było. A pytamy, co Duch Święty? Co Duch Święty na to? Jak Duch Święty nas prowadzi? Co robić w danym roku, a czego nie robić? Czy pytamy w ogóle Ducha Świętego? Potrzebujemy Kościoła właśnie takiego. Bracia i siostry, i wreszcie tak odnowiony Kościół będzie głosił skutecznie orędzie o Jezusie Chrystusie miłosiernym, o Jezusie przebaczającym. Kościół odnowiony przez Ducha, skoncentrowany na Jezusie, będzie mówił Ewangelię łaski. Tego dziś człowiek potrzebuje. Ludzie, którzy nie wierzą, ludzie, którzy porzucili Jezusa, ludzie, którzy się boją, bo tu pandemia, tutaj różne ograniczenia, tu niepewność w takim czy w innym zakresie. Ci wszyscy ludzie potrzebują nadziei. A nadzieja jest w Jezusie Chrystusie. Ci ludzie nie potrzebują kolejnego zganienia, nie potrzebują kolejnego jakiegoś katalogu warunków, które muszą spełnić, żeby Bóg ich ukochał. To jest w ogóle wtedy nieprawdziwe nauczanie. A niestety takie rzeczy słyszymy. Potrzebujemy, więc i ci ludzie potrzebują, bo wszyscy potrzebujemy nadziei, siły płynącej z Ewangelii, przyjaźni z Jezusem, zafascynowania Jezusem. To daje nam Duch Święty i to jest zadaniem Kościoła. Drodzy moi, co jest więc marzeniem Boga? Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Czytam to i mam swoje marzenie. Wiecie jakie? Byśmy tworzyli Kościół katolicki pełen Ducha Świętego. By po nas było widać, że naprawdę jesteśmy przyjaciółmi Jezusa. Marzę o Kościele, w którym naprawdę wzajemnie się wspieramy, w którym nie będzie rywalizacji, nie będzie liczenia, kto lepiej, kto gorzej, kto ma więcej zwolenników, kto ma mniej. Tak. Marzę o Kościele, w którym słucha się Jezusa, o Kościele, w którym przebaczamy sobie, o Kościele, w którym po prostu idziemy razem, o takiej prostocie między nami, między wiernymi a duchownymi, tak. Marzę o Kościele, który jest skoncentrowany na Jezusie. O Kościele, w którym przeżywamy braterstwo,
Marzę o Kościele, o naszych wspólnotach, które nie boją się nie tylko pomachać innym chrześcijanom, ale jeszcze odważniej stajmy razem do modlitwy, a może razem coś zróbmy? To czytam też u papieża Franciszka. Marzę o Kościele, tak radosnym, przepełnionym Duchem Świętym, że idziemy do ludzi, którzy nie spotkali Jezusa i dajemy im nadzieję. I mówimy, chodźcie z nami. A oni wsiadają do tego pociągu i jedziemy. I jedziemy razem. O takim Kościele marzę. Czy mogę? Patrzę na Jezusa Miłosiernego, przygotowuję się do święta Bożego Miłosierdzia i oto Pana Jezusa proszę. Wylej swojego ducha, Panie, abyśmy byli tacy właśnie, byśmy przeżywali to braterstwo, tą jedność i byśmy byli radosnymi zwiastunami Ewangelii. Czy da się tak żyć? To posłuchajmy. Witajcie, kochani. Mam na imię Artur i chciałem się z wami krótko podzielić doświadczeniem mojej wiary, doświadczeniem Boga w moim życiu, jak było, jak jest. W ostatnich dniach uzmysłowiłem sobie tak, takie coś, że ja tak chyba naprawdę to byłem dwa razy ochrzczony. Pierwszy raz to był ten czas, którego nie pamiętam, kiedy jako dziecko przynieśli mnie rodzice z dziadkami do kościoła i mnie ochrzcili. Wiem to ze zdjęć. I jak mogli, tak przez tą całą moją młodość, dzieciństwo wychowywali mnie w wierze. To wychowywanie, jak pamiętam, to dwie takie rzeczy z tego wychowywania, to było, że do kościoła trzeba chodzić i Boga się trzeba bać. Moi rodzice od nie zawsze mieli po drodze do kościoła, ja zawsze musiałem być w niedzielę w kościele. A znowu moja babcia, jeżeli coś zmajstrowałem, zmajęciłem, byłem niedobrym, to pamiętam jej słowa, synek, bój się Boga. To były takie słowa, które i to, że do kościoła trzeba chodzić i Boga się trzeba bać, to były te słowa takie, które cały czas gdzieś przewijały się przez moje życie. Kiedy już założyłem rodzinę, to razem z żoną, z dziećmi, oczywiście chodziliśmy do kościoła. Ale to nie było, nie chodziliśmy na jakieś modlitwy, nie wiem na co, ale chodziliśmy, bo trzeba. Jakoś żeśmy się tam pewnie modlili. Trzeba chodzić do kościoła i trzeba się Boga bać. Może ta bojaźń Boża gdzieś taka była głęboka we mnie, że właśnie prowadziłem tą rodzinę i razem żeśmy chodzili do kościoła. Powiem wam, że nawet w tym czasie, jak pamiętam, to nawet się modliłem. Ta moja modlitwa polegała na tym, że jak już gasły światła w domu, jak już dzieci poszły spać, żona poszła spać, mieszkaliśmy w jednym takim niedużym pokoju, to ja gdzieś po kryjomu klękałem i modliłem się i oddawałem pewnie te sprawy, które były treścią mojego życia w tym czasie Bogu. I powiem wam, że Pan Bóg mnie błogosławił. Była rodzina, była żona, były zdrowe dzieci, była praca, było zdrowie, wybudowaliśmy dom, stać nas było na samochód, stać nas było na w czasy. Po prostu, no tak można powiedzieć, sielanka, ale gdzieś to nie było tej pełni. Pomału zacząłem szukać tej pełni w Bogu. Przez różne aktywności, przez różne chodzenia na różne nabożeństwa. I tak wam powiem, że jak teraz to widzę, to ja wtedy byłem bardzo religijny, ale nie do końca wierzący. Bo połowa rzeczy to Pan Jezus w jedną stronę, a moje decyzje w drugą stronę. Tak to wyglądało na ten czas. I przyszedł rok 2007 w mojej parafii. Ja jestem z Czechowic, ze świętej Barbary. Ogłoszono misje ewangelizacyjne. Bardzo chciałem w niej uczestniczyć i bardzo chciałem, żeby to był czas jakiejś zmiany we mnie. Takie miałem pragnienie w sercu. I w jednym z kolejnych dni tych rekolekcji, tych misji, zaproponowano wam, kto chce, może przyjąć Pana Jezusa jako swojego Pana. Pierwszy u mnie był opór. Jak ja, z tymi swoimi grzechami, z tym wszystkim, co jest w moim sercu, jak ja mogę Jezusa przyjmować jako Pana? Ale że to pragnienie zmiany było większe, to podeszłem do ołtarza. Pamiętam jak dziś, było to 13 września 2007 roku, przed mszą, podeszłem do ołtarza i odmówiłem tą modlitwę przyjęcia Pana Jezusa jako swojego Pana. I powiem wam, to była chyba pierwsza moja szczera modlitwa w życiu. Do tej pory może mówiłem różne rzeczy Bogu, ale modlić się szczerze nie modliłem. I jak teraz patrzę wstecz, to ja sobie myślę, że to był właśnie dzień, który pamiętam, który był moim drugim chrztem.
teraz wiem, że to był chrzest w Duchu Świętym. Bo momentalnie po tej modlitwie zaczęły się objawiać rzeczy, które do tej pory były dla mnie niemożliwe, a które dzięki Duchowi Świętemu zaczęły mieć miejsce. Po pierwsze, grzechy, z którym się zmagałem, z których się spowiadałem, i one znowu wracały, i znowu ta mozolna praca, i znowu obwinianie się, że one są. Nagle te grzechy przestały dla mnie istnieć. Nagle Słowo Boże, które brałem do ręki, ale było taką książką do historii, nagle stało się Słowem, które jest do mnie, o mnie, które mnie prowadzi, które mi wyznacza kierunek, które pokazuje mi, jak dojść do celu. Stało się Słowem żywym we mnie, w moim życiu. W tym czasie też pamiętam, dostałem wielki pokój w sercu, taką radość i pokój w sercu. Ja pamiętam, że to był ten też czas, kiedy było krucho z moją pracą. Byłem jedynym żywicielem rodziny i wyglądało bardzo źle to. Stracę pracę, nie będziemy mieć środków do życia. Ja pamiętam, że ten pokój, który wtedy otrzymałem, przez ten cały czas, kiedy ta niby strach o tą pracę był, strach o byt był, cały czas był pokój w moim sercu. Ten pokój w sercu był, kiedy przychodziły trudne rzeczy. Ja wziąłem Pana Jezusa jako swojego Pana, ale i kroczyłem z Nim, ale przychodziły też trudne życiowe rzeczy. Przychodziła śmierć rodziców, przez które Pan Bóg mnie przeprowadził łagodnie. Przychodziła śmierć, utracona ciąża, nienarodzone dziecko. Cała sytuacja z tym związana. Mieliśmy 4 dzieci już. Wiedzieliśmy, jak to jest, jak dziecko się rodzi żywe. Tu takie doświadczenie też Pan Bóg nam, nie dość, że nas przeprowadził, to jeszcze postawił na naszej drodze wtedy ludzi, którzy nam pomogli w tym czasie też. Pan Jezus jest bardzo cierpliwy. Pan Jezus jest bardzo kochającym Bogiem. Taki mam obraz teraz Boga. Boga kochającego, Boga, który chce błogosławić, Boga, który chce być z nami. I ja wiem, że ten Pan Jezus cały czas czekał, gdzieś z boku, cierpliwie. Akurat w moim przypadku było to 37 lat, ale się doczekał. Ja myślę, że On czeka na każdego z nas i dla każdego z nas ma otwarte serce i każdemu chce z nas właśnie ofiarować to, co ma przez dary Ducha Świętego. Zapraszam Was. Jeśli chcecie, zróbcie ten prosty gest wiary i przyjmijcie Pana Jezusa jako swojego Pana. A On się już wszystkim zajmie. Szczęść Wam Boże, powodzenia. Kończymy nasze rekolekcje. Trzymam moją Biblię. Towarzyszy mi zawsze, we wszystkim. To słowo rozważam każdego dnia. Przynajmniej 2 razy dziennie jestem ze Słowem w medytacji. Patrzę na Jezusa w Najświętszym Sakramencie wtedy. Patrzę, czytam, patrzę i słucham. Trzymam to Słowo, które staje się ciałem, gdy odprawiam mszę świętą, gdy razem z innymi celebruję Eucharystię. Trzymam to Słowo, które niesie Kościół. Patrzę na Jezusa, który jest pełen miłosierdzia. I zapraszam Ciebie. Spotykaj Jezusa w Słowie i w sakramentach. Spotykaj Jezusa w swoim życiu. I zapraszam. Razem nieśmy orędzie o miłosierdziu Pana. Bo świat tego potrzebuje. Obiecuję Wam modlitwę. Modlitwę za każdego, który kiedykolwiek wysłucha tych konferencji, choćby jednej, choćby przez 10 sekund. Niech Słowo Cię prowadzi. Niech Jezus jest Twoim przyjacielem. Niech Duch Święty jest drugim przyjacielem. I żyj miłością Boga. A miłość Boga, przeżywaną bardzo głęboko, przelewaj na miłość do ludzi. Niech Was, Wasze rodziny, miejsca pracy, Wasze wspólnoty błogosławi i strzeże Pan Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Maryjo, wspomożycielko wiernych, módl się za nami, módl się z nami. Święci nasi patronowie, bądźcie z nami
i módlcie się za nami. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Przeczytaj tekst. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. Podziękuj za Kościół, za ludzi, za Twój wzrost w wierze. Proś Ducha Świętego, by wskazał Ci miejsce w Kościele. Znajdź wspólnotę, weź udział w rekolekcjach czy kursach, wzrastaj z innymi.